rynek Forex, największy rynek walutowy na świecie. Ogromna płynność, ogromne obroty. No nic dziwnego, że kusi inwestorów indywidualnych. No ale wciąż jedynie 19% Polaków zarabia na tym rynku. Czy da się na tym rynku zarabiać? Czy da się tego nauczyć? Ze mną Maciej Leściarz, CMC Markets. Witaj serdecznie. Da się, Maciek, nauczyć gry na Forexie? Z pewnością się da, natomiast trzeba oczywiście przestrzegać konkretnych zasad, przede wszystkim zasad zarządzania ryzykiem, odpowiedzialnego wykorzystywania dźwigni finansowej, bo to ta dźwignia finansowa właśnie powoduje, że jednak większość traci. W sposób nieodpowiedzialny z niej korzystają. To jest mechanizm, który potęguje nasze zyski, ale trzeba pamiętać, że straty również. A wielu inwestorów, czy w zasadzie traderów na rynku Forex o tym nie pamięta, zachłystuje się tą dźwignią, maksymalnie się lewaruje, czyli cały kapitał przeznacza pod swoje transakcje. No i niestety niewielki ruch na rynku powoduje, że kapitał, który był wcześniej wypracowywany przez długi czas, bardzo szybko może stopnieć. A jak ty to oceniasz? Jak oceniasz tą popularność rynku Forex w Polsce w tej chwili wśród inwestorów indywidualnych? Jak Polacy radzą sobie na tym rynku w ogóle? Na pewno rośnie ta popularność, co widać choćby po ilości pojawiających się brokerów w Polsce, biur maklerskich, które oferują Forex. Zatem no, tu na pewno jest przyrost. Myślę, że powodem głównym jest to, że można tutaj zarabiać w różnych sytuacjach rynkowych, czyli zarówno wtedy, kiedy niewiele się na rynku dzieje, no, rynek walutowy jednak się zdecydowanie większą dynamiką wykazuje. Jest możliwość zarabiania na wzrostach, na spadkach, można wykorzystać takie strategie krótkoterminowe, day tradingowe, swing tradingowe, zatem dużo więcej możliwości niż klasyczny rynek akcji. No dobrze, to jest taki rynek, w którym bardzo dużą rolę, w ogóle na rynkach finansowych, dużą rolę gra nasza psychika. Czy jest tak, że jednak ona bierze górę i taki niedoświadczony inwestor po prostu nie powinien próbować swoich sił na rynku Forex? Spróbować z pewnością można. To nie jest tak, że to jest rynek tylko i wyłącznie dla zaawansowanych inwestorów, którzy mają już lata doświadczenia na rynku akcji. To można nawet zacząć od rynku Forex, natomiast trzeba przestrzegać konkretnych zasad, pamiętać właśnie o tym ryzyku związanym z lewarem, nie zaczynać na pewno dużym kapitałem, nie nastawiać się od razu na wysokie stopy zwrotu, tylko powoli uczyć się samego rynku, uczyć się zachowania swojego przede wszystkim, swojej psychiki się nauczyć należy. No i w ten sposób można z czasem się nieco bardziej zaangażować, no już być w tych 20%, a być może ta wartość będzie rosła wraz z popularnością samego rynku. Coraz więcej jest szkoleń, coraz więcej materiału dotyczących tego rynku. Zatem to wszystko ewoluuje. Ale trzeba się, twoim zdaniem, trzeba się uczyć, trzeba się cały czas uczyć tego inwestowania na Forexie? Trzeba czytać, trzeba chodzić na szkolenia? Czy tutaj, jeżeli chodzi o rynek Forex, bardziej znaczenie ma po prostu od szczęścia? Myślę, że szczęścia tu, oczywiście, szczęście zawsze jest potrzebne, natomiast to powinno być śladowa w tym, w całym procesie inwestycyjnym. Przede wszystkim, no oczywiście szkolenia są bardzo dobrym związanym, tam można się wiele nauczyć, ale szkolenia zazwyczaj dają nam tylko taki drogowskazem, dają nam wskazówkę, co dalej należy robić, w jaki sposób z jakichś źródeł korzystać, z jakich książek. To jest kolejny etap. Dobrym krokiem jest na pewno otwarcie rachunku demo i potestowanie tego wszystkiego na rachunku takim demonstracyjnym, gdzie są środki wirtualne. No a później można właśnie takim małym kapitałem zaczynać już na rynku rzeczywistym. Pamiętajmy, że rachunek demo w żaden sposób nie odzwierciedla tego, co się dzieje na rachunku rzeczywistym. Nie działa psychika. Strata miliona wirtualnego z pewnością boli mniej niż strata 10 zł prawdziwych. To zapewniam. Zatem na pewno warto od strony technicznej poznać na rachunku demo, no ale później niewielkim kapitałem już działać na prawdziwym rynku. No i my chcemy ten pierwszy krok tym inwestorom, którzy jeszcze nie próbowali swoich sił ułatwić. Bankier.pl i Puls Biznes organizują taki konkurs, w którym do wygrania jest 10 tysięcy złotych w gotówce. Maciek, opowiedz troszeczkę o tym konkursie, bo jesteście partnerem właśnie tego konkursu. Tak, CMC Market jest partnerem tego konkursu. On startuje 24 maja, 3 tygodnie będzie trwał. Oczywiście wygrywa osoba, inwestor, który osiągnie najwyższą stopę zwrotu w ciągu tych 3 tygodni. I to ta osoba wygra te 10 tysięcy złotych. Ta osoba wygrywa 10 tysięcy złotych. Będą również takie konkursy tygodniowe. Zatem też daje to tyle, że osoba, która straci nawet na samym początku, wcale jeszcze nie musi być zdyskwalifikowana, ponieważ może taki konkurs tygodniowy wygrać. Tutaj jest liczona stopa zwrotu pomiędzy niedzielą a niedzielą. Zatem nawet mając 10 złotych na rachunku,
można osiągnąć z tego kilka tysięcy procent stopy zwrotu. Dlatego między innymi też została wybrana platforma CMC Markets, ponieważ daje możliwości już inwestowania takimi małymi kwotami. Można w bardzo elastyczny sposób zarządzać ryzykiem. Natomiast pamiętajmy, to jest konkurs, to jest gra, więc nie odzwierciedla to tego, co się dzieje w pełni na rachunku rzeczywistym. Stopy zwrotu w przypadku konkursów są często naprawdę gigantyczne. I często tutaj akurat decyduje łódź szczęścia. Z pewnością trzeba wiele zasad, o których będziemy mówić na różnych szkoleniach, też związanych między innymi z tym konkursem, należy złamać, ponieważ tylko to może zagwarantować sukces w takim konkursie. Ale z pewnością to, że dajemy na początek te 10 tysięcy, te wirtualne 10 tysięcy, które koniec końców mogą być tym fizycznymi pieniędzmi, które wygramy, jest kuszącą perspektywą. W co mogą inwestować właśnie gracze podczas konkursu? Jakie instrumenty? Dostęp jest do sporej gamy instrumentów. Jest dostęp do indeksów, surowców, rynku Forex, również instrumentów binarnych. To są bardzo ciekawe instrumenty. I ten wybór jest dowolny? Tak, można na wszystkim przeprowadzać transakcje przez cały ten czas. Również na polskich akcjach będzie taka możliwość, czyli na części spółek, w których można zarówno na wzrost, jak i na spadki osiągać zyski. Zatem ci, co dotychczas mieli doświadczenie tylko i wyłącznie na rynku akcji, również się mogą tutaj wykazać. Perspektywa wygranej kusi z pewnością. No i jest to okazja, tak jak mówimy, dla wielu inwestorów, którzy jeszcze swoich sił nie próbowali na tym rynku, ale musimy o kilku rzeczach z pewnością pamiętać, zanim zaczniemy. Jakie najczęstsze błędy popełniają początkujący inwestorzy i jakich błędów nie popełniać? Podstawowy błąd to z pewnością brak planu inwestycyjnego. Często początkujący inwestor wchodzi na ten rynek i myśli, że może tak z dnia na dzień od razu osiągać zyski. Natomiast to wymaga na pewno bardzo skrupulatnego stworzenia własnego planu transakcyjnego, dobrania instrumentów właściwych, dowiedzenia się czegoś o tych instrumentach, jaka jest dźwignia finansowa. No i to jest właśnie kolejna rzecz, odpowiedzialne wykorzystywanie tej dźwigni finansowej. Błąd bardzo często popełniany przez nie tylko początkujących, ale również zaawansowanych inwestorów. Kolejna rzecz, zarządzanie ryzykiem. Wielu inwestorów tak naprawdę wchodzi na rynek, nie składając zleceń stop loss. Rynek często się odwraca, no i nagle kapitał bardzo szybko topnieje. Pamiętajmy o tym, żeby zlecenia stop loss składać, również na rachunku demo, również w tym konkursie, bo to jest rzecz bardzo ważna. Bo ten rynek funkcjonuje 24 godziny na dobę. Rynek Forex funkcjonuje tak, 24 godziny na dobę, więc też wiele rzeczy może się dziać. Rynek europejski już zasypia, natomiast budzi się wówczas Azja i wszystkie te transakcje na parach walutowych azjatyckich mogą się wykazać nieco większą dynamiką. Również rynek surowcowy wówczas działa, kontrakty terminowe. Zatem tutaj można działać na większości rynków przez całą dobę. Oczywiście nie polecamy czegoś takiego w życiu, ponieważ te inwestycje nie powinny nam zajmować 24 godzin na dobę, ale oczywiście takie możliwości rynek daje, zatem na pewno w konkursie też można z tego korzystać. No tak, więc zgłaszamy się. Link do konkursu podajemy poniżej. Trzeba się rejestrować, trzeba założyć rachunek demo. Wtedy na naszym koncie pokaże się 10 tysięcy złotych i możemy próbować swoich sił na rynku instrumentów pochodnych. Start już 24 maja, zakończenie 14 czerwca, także serdecznie zapraszamy. Zapraszamy oczywiście inwestorów. I życzymy sukcesów. Życzymy sukcesów. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję.